I do my best to explain some, to tell you some basic information and general information about Campinas National Park. At the beginning, I would like to welcome you in the behalf of the director of Campinas National Park. My name is Katarzyna Miklut, and I'm head of tourism and in our way, or for those who speak less English, I will give some information in Polish. I already said that we have 23 national parks. We are in the center of the country, and Campinas National Park is one of few national parks. Thank you.
second big objective is to prepare a book which will have title Rural Tourism and Agrotourism on the Metropolitan Areas. I hope that we have chance to contribute to international audience with a good outcome of our work. We are somewhere here, are we? Okay. So it looks like we are roughly in the center of Europe. Although Lithuanians claim that they are the center of Europe here, somewhere north of Vilna. Anyway. About 10 blocks. Yeah, there, it depends how you measure. There are measurements that include the Canary Islands, which is of course Africa, definitely. Or they go by landmass, and then Russia weighs a lot because they have a lot of landmass, so this moves it very much east. So, anyway, somewhere here. I'd say visually, it's logical that we attended with in the center of Europe. We are a traditional market for Italy. Reasons are several. Can you think of some? Why? Sorry? The neighbor, yeah, but the neighbors in Central Europe are usually not the best neighbors. It has to be something more. It's a cheap service. Cheap and high quality service. When we talk about active protection zone, this is something in the middle. The nature value is rather high. Availability is on the medium level. Market segmentation is a very important part of marketing in different branches of a few main goals of case studies. The first is a create situation in which students make decisions based on critical analysis of the data. We have similar situations. We have too many cars, and one of the objectives of developing of metropolitan areas is also transport, public transport and rail. It's used the social networking sites like YouTube or Facebook. Thanks this way, because like I say, editors should promote their better economic condition, and they are looking for new additional income. They should be interested, and also we could see that they have good attitudes to do such kind of services also. Two parts, the title. This is my proposed, the metropolitan area of Łódź. No, jeżeli ktoś mieszka w Warszawie albo pod Warszawą, ciężko jest zapewnić koniom tego typu warunki, prawda? Jeżeli my mamy wszystko w jednym miejscu, to tak to się w tej chwili odbywa, przynajmniej no, w całej Europie tak naprawdę. No. W Polsce przynajmniej u nas to nie wygląda tak, że to jest jakaś tam forma... Pan jest stąd, z tego miejsca? Pochodzę z Bełchatowa, a tutaj od 6 lat.
Mieszkam, ożeniłem. Kupił pan to gospodarstwo. Ale wcześniej też był pan miłośnikiem koni. Tak. Mój tata jest instruktorem pod Bełchatowem, tym, że tam nie ma tego typu stajni. Tam, żeby spotkać halę, to jest, nie wiem, jedna może... Tak się jakby... To przychodzi, tak? Czyli ktoś wstawi i można ją utrzymać. Jeżeli chodzi o biznes, to nie polecam. Szczerze powiedziawszy, jeżeli... powiem tak, to nie były moje pieniądze. Tak, my mieliśmy trochę wartościowych koni, ale na ile wartościowe, bo to nie są, nie mamy żadnych koni arabskich, które mają jakby wartość samą w sobie. Żeby ją pasowało, żeby nie sprzedajemy albo oddajemy. Cieszę się, że nie muszę płacić za odbiór, bo wiem, że SGGW w Warszawie ma duży problem z tym, bo oni tam mają stajnie, no... Jeżeli konie nie wychodzą na padło, bo na przykład od rana bardzo mocno pada, to czy daje po kolei wszystkiego? To wszystko było z rozbiórki, kupiłam dwa gospodarstwa w Puszczy Kampinoskiej, bo puszcza i z tego zrobiłam, to się nazywa Chata Ludwika. Zaprojektowane to było przez profesora Ludwika Maciąga, takiego sławnego malarza koni, też z tego robię różne pikniki, także takie spędy rzeczywiście, jak Mars Polska w zeszłym roku i w tym roku też będą robić, także no, są duże imprezy, ale jest duża zmiana z krzewą, z tym, że no, może żałuję trochę, że to wszystko się zniszczyło i to tak wyglądało, jak tak, jeśli chodzi o gospodarstwo,